W Ustroniu powstał nowy 10-kilometrowy szlak turystyczny wiodący przez Dolinę Wisły, otoczonej przez Równicę i Czantorię. Po drodze turyści będą mogli poznać ciekawostki związane z festiwalem Woodstock i Poland Rock. Nieprzypadkowo, bo nowy szlak upamiętnia historię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Karolina Komada. Góral, czyli Krzysztof Zgądek, mieszkaniec Ustronia i wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z orkiestrą związany jest od początku jej istnienia. Wielka Orkiestra, to, że zbiera pieniądze i kupuje sprzęt, to jest jedna rzecz, ale dla mnie o wiele ważniejsza jest edukacja, którą daje młodym pokoleniom. Tak? Uczy szacunku i empatii, naprawdę uczy. Ja to widzę po młodych dzieciakach, ja widzę po mojej córce, która po prostu widząc, co robi tata, jest bardzo człowiekiem takim pozytywnym, pomagającym. O takich wartościach ma przypominać nowy szlak turystyczny WOŚP. Choć pomysłodawcą jest Góral, to innym ten pomysł też przypadł do gustu. Takie sytuacje jak szlaki, ja bardzo mocno siedzą w moim sercu. Byłem autostopowiczem, Bieszczady się schodziło z dusi wszerz, mówiło się skrótami, gdzie idziemy. Szlak to jest coś, co wiąże ludzi, którzy mają pewnego rodzaju wspólne poglądy, a więc kochają przyrodę, szanują siebie nawzajem. Na szlaku się mówi dzień dobry, kłania się sobie. Ma się serce dla drugiego człowieka. Nie bałagani się. Na całej trasie jest łącznie 8 przystanków. Każdy nawiązuje do historii WOŚP, a także festiwalu Woodstock. To jest przystanek Szczecin-Dąbie, więc poznamy dokładnie historię, kiedy był, ile było ludzi, jakie były ciekawe wydarzenia na tym przystanku Szczecin-Dąbie. Zobaczymy historyczne zdjęcia, które naprawdę są wyszukane gdzieś tam z archiwów Wielkiej Orkiestry. A z drugiej strony pokazujemy, jak budowano ten wiadukt, jakie to było niesamowite wtedy wydarzenie dla mieszkańców Podbeskidzia. To kolejny szlak turystyczny w Beskidach. W samym Ustroniu są 4, zarówno te piesze, jak i rowerowe. Na trasie szlaku WOŚP turyści mogą zobaczyć zapomnianą panoramę Ustronia. Dla wszystkich on jest przewidziany, bo mimo że ma te 11 km, to można go spokojnie przejść, przespacerować i też właśnie wkłaniać tą naturę, tą przyrodę, z której Ustroń jakby nie było, też słynie. Szlak wiedzie za kątkami Ustronia, nad rzeką Wisłą, wzdłuż parku czy też przez zapomnianą górę Skalicę. Swój początek ma na rynku w Ustroniu. Dajemy potwierdź. Witamy w Ustroniu, Górach Radości. Jak mówił Gustlik, żartując, tam gdzie Wisła wypływa i że to jego miasto.